Gdzie trzeba patrzeć? W kamerę. Czy na monitorek? Nie no, w okienko. Dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was w moim kolejnym filmiku z Jastrzębiej Góry. Jesteśmy nad morzem i mamy taki troszkę deszczowy dzień. Postanowiliśmy nagrać Q&A, które Wam obiecałam już ponad miesiąc temu. Kilka pytań tu mamy. Pytania są takie dosyć standardowe, a więc rozpoczynamy. Dasz dojść do głosu, czy no. Tak masz na pamięć ten tekst? Nie, już nie, bo chciałem się coś wtrącić, a no mów, już pojechałaś tak daleko, że nie wiadomo, o co chodzi. No to trzeba było się wtrącać. Q&A, Q&A? Q&A. Chyba. Pytanie na śniadanie? Może być. Jest pora przedobiadowa, więc może być pytanie na śniadanie. Pierwsze pytanie mamy. Jakie macie plany na wakacje? Tak jak widzicie, jesteśmy w Jastrzębiej Górze. Mamy lipiec i to są nasze plany na wakacje. No to. Już się kończą niestety. Pogoda była całkiem... Ostatni dzień. Tak, jesteśmy już tu ostatni dzień. Pogoda była taka pół na pół, powiemy. No, 3-4 dni mieliśmy takiego słoneczka, że mogliśmy sobie poleżeć, popalać się. No a reszta to już taka typowo chodzeniowa po tych sklepikach, straganikach. Co lubimy, już mąż tu niejednokrotnie podkreślał, my po prostu to lubimy. Jesteśmy ekipą i cała ekipa na szczęście lubi chodzenie po tych straganach, nie? Mm. A więc trafiliśmy na taką ekipę, która też to lubi. No, wszystko po 5 zł. Tak, jesteśmy już obżarci. Pewnie kilka kilogramów nam przybyło po tym pobycie. Teraz będzie trzeba o wodzie bez alkoholu przez jakiś czas, bo to wiecie, jak to jest nad morzem. Tu drink, tam piwko do obiadu i... Dawaj pytanie, bo na kawę chcę iść. Ile w i w tyłek wchodzi. Ile Kunolis ma lat? Kunolis w lipcu... Dwa? Nie, Kunolis... Lucy w zasadzie, bo Kunolis to mi się kojarzy w ogóle z pieskiem, a nie z suczką. A Lucy kończy w lipcu tego roku, 3 lata. I z nami we wrześniu minie, jak już jest 3 lata. We wrześniu żeśmy ją wzięli. Nie, miała nie, 2 miesiące. We wrześniu żeśmy ją przywieźli do domku. Lucy kończy 3 latka w tym roku, a więc już duża dziewczyna. Nie wiem, jak to się przelicza na lata człowieka, ale to już jest taki chyba nieszczeniak. Ma 3 lata? Nie wiem. 2 razy tyle chyba pies ma. Nie, chyba więcej. Jak się poznaliście? Chodziła taka, jak mnie Heidi z tym, z takim warkoczem. Taki warkocz miała długi jak... Jagienka. Helga. Oszalo! Helga to miała dookoła głowy obcegowane. Helga miała takie baranki. No tak, jak Jagienka z tego, z harnasia. Jagienka to była? Nie. Taka słowiańska dziewczyna, tak, dziołcha. Tak. Tylko cycki trochę mniejsze w tamtym okresie. No bo nie wiem, czy miałaś. Czy miałam w ogóle cycki? Mniejsze. Nie no, miałam mniejsze. Kiedyś byłam szczuplutka. W każdym bądź razie majster wyrwał na MZ-tę. Mąż przychodził, Sobcio przychodził do mojego brata, byli kolegami. No i tak się spotkaliśmy kiedyś. Bez ze mną chodzi. Nieprawda, no weź, no nieprawda, weź. Nie słuchajcie go. To on tak się prosił, to on tak ze mną chodził. Tak nie było. Przychodził do mojego brata, też Sebastiana, bo i to Sebastian, i to Sebastian. No i tak przychodził, żeśmy razem czasem sobie tam siedzieli, imprezowali. No i jakoś tak wyszło, no. Długo żeśmy tak się spotykali, zanim żeśmy byli parą, nie? Długo. Pewnie około roku żeśmy byli po prostu kolegą i koleżanką, o. Nie chciałem się zgodzić na chodzenie i trochę to potrwało. No weź, żebyś ze mną chodzi. Proszę. Co tam? Do majstra pytanko teraz. Jakie jest twoje ulubione BMW?
E60. Czy masz jakieś dalsze... Skąd te pytania bierzesz? Z Instagrama. Napisała sobie swoje pytania. Nie. To czemu nie czytasz osoby, która pytała? Czemu czytać? Nie, no już trudno. No dobra, no trudno. No to teraz czytaj, kto pyta. No bo tak to jest, że mogła sobie sama napisać, nie? No dobrze, to teraz pytanie od Kevin96. Co dalej z E39? I czy masz jakieś plany prócz spotkania u Dokubiatora? Nie wiem, jakie plany na 39. Jedynie co to już chyba zostało mi wspawać turbo, tylko dla bajeru. Żeby tylko gwizdało sobie to. Pewnie będzie osłabiało silnik, ale zawsze jakoś coś tam innego, nie? Tak mi się wydaje. No ale 39 na pewno zostanie z nami do końca. Będzie zostało. Choćby nie wiem, co się działo, to ja będzie nawet. Zostało. Ja nawet Sobciowi nie pozwolę, żeby się go pozbył, bo to jest samochód, który jest ikoną tego kanału. Tak mi się wydaje, nie? Kamilo XXA zadał pytanie. Pozdrawiamy serdecznie. Jak to jest mieć obok siebie takiego fachowca? Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, bo jak się jest z kimś od zawsze, to nie patrzycie. To się wie, że on jest inżynier i się pytań nie zadaje, tylko się czeka aż. To nie traktujecie tej osoby jako, nie wiem, inżyniera. YouTubera. Ja go traktuję jako swojego męża, Sebastiana. I inżyniera. Rehabilitowana. I ja absolutnie tego nie odczuwam tak jak wy, że spotykacie znaną osobę. To jest mój mąż, ojciec moich dzieci. Żona codziennie wstaje. YouTuber! Więc ja tego. YouTuber! Ja tego nie odczuwam absolutnie, że to jest ktoś inny niż ten Sebastian, który był 10 czy 20 lat temu. Trochę się postarzał i tyle, no. Mariola 2516, pozdrawiamy. Czy planujecie przeprowadzkę w przyszłości? To jest ciężkie pytanie, powiem szczerze, bo w chwili obecnej raczej nie, ale... Nie wiemy, no. Nie wiemy. Ciężko jest powiedzieć tak teraz. Ja teraz czegoś nie planuję, a za 10 lat... Trzeba było wygrać to lotka. Może zaplanuję. Jeśli będę miała fundusze, ale nie wiem, co los przyniesie i co życie przyniesie. Teraz mamy dom tak naprawdę wyszykowany, ale powiem wam, że to nie jest dom naszych marzeń. My się musieliśmy tak pobudować, a nie inaczej, żeby nie brać kredytów. To musieliśmy się tak pobudować. Przybudować tak naprawdę do teściów i... ale to nie jest dom naszych marzeń, prawda? Jakbyśmy mieli fundusze i mieli kasiurę taką naprawdę dużą, no bo teraz w tych czasach pobudować dom, no na pewno bym się nie przeprowadziła do bloków. To już jest ewentualność taka straszna po prostu dla nas. Majster, czemu akurat marka BMW? Bo gangsterzy jeździli. I też chciałem być gangster. To pytanie zadał Duszek 303. Chciałeś być jak mafiozą. Na filmach najczęściej jeździli BMW-kami, palili gumy i wozili się i tak wyszło, że majster kupił E39. Aczkolwiek miałem ochotę wtedy na E60 już, ale nie było mnie stać na coś takiego. Następne pytanie jest od Krzysztofa Filas. Czy majster zawalczyłby na FMMA? Ja od razu odpowiem, że nie, bo ja bym się nie zgodziła na to. Nie, to nie chcę się na ten temat wypowiadać, dla mnie to jest... Dobrze, następne pytanko jest o Motomaniak 7. Czy jest szansa kiedyś, żeby jakiś widz was odwiedził? Tylko jeden widz. Powiem ci tak, ciężkie pytanie, bo... jakbyś mieszkał w swoim domu, no nie chciałbyś za bardzo, żeby ktoś ci podjeżdżał pod bramę, jak wracasz ze sklepu, jak kosisz trawę, jak się opalasz, jak jesteś w basenie. Wolimy nie. I wszystkim to podkreślamy. Na mieście, jeśli ktoś spotka nas, to nie ma problemu, tu po Jastrzębiej Górze chodzimy, ludzie podchodzą, są uśmiechnięci, wakacyjni, nie ma problemu, zdjęcie, przybić piątkę, dostać smyczkę, nalepkę, jak najbardziej, tak? W domu nie. To jest nasza taka prywatna strefa. Ale dużo mnie osób poznało. Tak.
Nie spodziewałem się, że tyle osób będzie. Pamiętacie, w zeszłym roku robiliśmy taki challenge właśnie odnośnie ile osób majstra rozpozna. A w tym roku jest dużo więcej. Naprawdę. Naprawdę, naprawdę, gdzie nie siadamy, gdzie nie jesteśmy, to przeszkadza. Trzeba zmienić miejscówkę. Halo. Kolejne pytanko mamy od Silver Steers 123. Jaką macie receptę na tak długi związek, no i taki trwały, na tak długie małżeństwo? To ja chciałam powiedzieć. No odpowiadaj, jaki ty masz. Nie ma czegoś takiego jak recepty na długi związek. W każdym związku są wzloty i upadki. W każdym związku są przepychanki. I ktoś jak mi powie, że chodzą za ręce i... A mogą chodzić. W ogóle się nie kłócą, w ogóle się nie przepychają i jest sielankowo, no to chyba coś jest nie tak, wydaje mi się. Znaczy, a może bardzo pobożni ludzie są? Mówisz? No dobrze, no ale takich związków jest naprawdę na palcach jednej ręki byś policzył. Wydaje mi się. Nie ma chyba takiej recepty, no jest raz lepiej, raz gorzej, raz się ludzie kłócą, raz godzą. No, dzieci nagrałem, no to był problem. Aż paznokieć złamałam. Ale to nie było tak. Nie, 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 nie przedstawiaj tego tak. Dobra, następne pytanie. Nie słuchajcie tego dziadygi, bo mnie zdenerwował dzisiaj. Naprawdę paznokieć sobie złamałam na wakacje. To żeś tak przypudrowała, że nie widać tego śliwy. To. To kurwa. Kurwa, paniacy. Rybały! To już, kurwa! Dobra, dawaj. Głupie to jak Niemca. Kolejne pytanko. Kopruch oficjal. Hello, gdzie mieszkacie? No oczywiście nie możemy powiedzieć, gdzie mieszkamy dokładnie, ale mieszkamy w centrum Polski, w województwie mazowieckim. Tyle możemy powiedzieć. No i tak, no każdy by chciał w jakiś sposób być incognito i jak najmniej o sobie mówić, jeśli chodzi o takie rzeczy. Rodoje. Tak. Słabe pytania, nic wulgarnego. A idź pan kurwa kuj. Jeszcze mamy jedno pytanko od Piotra Łuszczykiewicz. Hej. Czy majster w robocie też silikonem i pianką naprawia? Silikoniarz, stary majster. No, majster wszystko silikonem i wszystko pianką. No, tak zawsze musisz to mieć. Zawsze z tym latasz. To fakt. No, to się przydaje do wszystkiego. Ale to nie tylko majster, bo jego tata tak samo ma. To idzie lawinowo, to jest rodzinne. Dużo rzeczy rodzinnych zauważyłam. Przykleić, przyklepać rączką, będzie się trzymać. Tak. To jest rodzinne, moi drodzy. Kolejne pytanko jest od MP7. Jak to jest? Czy pan Sebastian zabierał cię w młodości na jakieś randki? Czy na jakieś szalone wypady? Jak wyglądały wasze początki? To jest pytanie do pana Sebastiana. Do pana Sebastiana to jest pytanie. Co? Gdzie zabierałeś mnie na szalone wypady? W młodości. Do lasu. No gdzie? Do mnie do domu? To teraz ja wam odpowiem na to pytanie. No niestety, my byliśmy... Nasze początki to były takie, że byliśmy młodymi dzieciakami. Naprawdę, młodymi, biednymi dzieciakami. Nie, no jeździliśmy na dyskoteki, jeździliśmy na... To była randka? Na te. Proszę cię. Ale no takie randki typowo, że tam... Czyli jak na szalone wypady ktoś pyta, no nie mieliśmy... To szalony wypad był, jak Szczek pojechał kąpać się na jakiś dziki staw, że można było się utopić. Nie, i nikt nie wiedział, że tam... Ale tak poważnie... No to szalony wypad. Ale tak poważnie, byliśmy naprawdę młodymi dzieciakami, zero grosza przy duszy, jak większość młodych par. I ciężko było zorganizować jakąś szaloną randkę, a jeśli już coś organizowaliśmy, jakieś wypady, no to nigdy nie jeździliśmy sami, tylko zawsze grupą. Tankowało się za dychy. No jak? No tak. Ile on razy stanął i mama po niego przyjeżdżała, to głowa mała.
No, ale z takich szalonych randek, powiem wam, to mieliśmy dwa takie wypady. Raz to gdzieś jechaliśmy i samochód nam zawisł na tym, w lesie, no tak jak powiedział Podlas, nie jechaliśmy drogą, ale chciał zawrócić i zawisł nam polonez na, jak to się nazywa, konar taki. Pieńku. I mój wujek musiał po nas przyjeżdżać i nas wyciągał. Wujek Marek. No, to pamiętam taką sytuację. A drugi raz to jak był... W Sylwestra, to chciałam powiedzieć. To był najbardziej szalony wypad w życiu, bo pojechaliśmy na Sylwestra, byliśmy już małżeństwem wtedy z rok czasu. Pojechaliśmy na Sylwestra, robiliśmy sobie taką paczką w moim rodzinnym domu, bo w nim nie mieszkaliśmy, u mojego brata. Było nas tam ze 30 osób, no i mojemu mężowi po 12 w nocy zabździło się jechać do domu. Ja po 12, oszukuję, to było przed 12. Zabździło mu się jechać do domu, no i ruszyliśmy naokoło przez las. Pojechaliśmy absolutnie nie po te rzeczy, bo to był mróz. Jedziemy i w połowie drogi nam polonez stanął. Polonez. A jak byśmy mieli poloneza? Polonez nam stanął. Przecież mówicie, że polonez. I go pchaliśmy do domu? Tak. I ja w tej sukience mini, w tych kozakach, na bucie, na obcasie, po tej drodze, po tym śniegu pchałam samochód, zaczęły fajerwerki strzelać, bo była 12, wszyscy się bawili, słychać było na dworzu, a ja pchałam ten samochód i ja go tak klełam, jak pchałam ten samochód, a on do mnie powiedział, ale pamiętaj, nigdy tego Sylwestra nie zapomnisz. I tak jest naprawdę. Później jego jakiś kolega... Nie, polonez, Misiek. Poloneza mieliśmy, przecież Patrycja była malutka, to był polonez już, ja już byłam po porodzie. Tak, i jeszcze Kuba nam pomagał, wyszedł, szedł gdzieś i nam Kuba pomagał. Pamiętam. No, takiego mieliśmy Sylwestra, więc to chyba był najbardziej szalony taki Sylwester, który pamiętam. A do benzyny zabrakło? Nie, możliwe. Z tobą to możliwe. Ale benzyny często mi brakowało, zawsze no. Stanąłem, potem musiałem lecieć w bańko. To fakt. No dobra, więc to wszystkie takie najciekawsze wasze pytania. Bardzo wam dziękujemy, że je zadawaliście, że mogliśmy na nie odpowiedzieć. Dobra, wyłącz to, Misiek. A więc my idziemy na kawkę, korzystamy z tego ostatniego dnia wakacji. Mam nadzieję, że wasze wakacje będą gorące, upalne, że się po prostu spieczecie na skwarkę, mąż się spiek, brzuch to po prostu ma jak różowy, jak prosiaczek, nie? Dobra, to będziemy kończyć, uciekamy sobie na kawę. No. Bo już się spacz. Pierwsza i co? I teraz zjem deserek z kawą i co? Obiad się nie zmieści. Golonka się nie zmieści. A więc spalcie się na skwareczki. Życzymy wam udanych wakacji, ładnej pogody, dużo słoneczka i uważajcie nad wodą, bo podczas naszego pobytu też było kilka takich utonięć, więc trzeba uważać. Naprawdę kąpmy się z głową, bez alkoholu, bo to się może źle skończyć. Więc buziaczki, pa! No, żebym wczoraj golonki nie skończył. Brzuch poparzony, golonki nie zjadł. No. O. Panie Jacku, to na grybę? Spaaa!